W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o książce, a w zasadzie dwóch. Poczytaj mi, Jakub. Witam Was w programie Poczytaj mi, Jakub. Ja jestem Jakub. W programie, w którym nie będę Wam czytał książek, ale co nieco Wam o nich opowiem. Dziś tymi książkami będą Mroki oraz Pomroki, obie autorstwa pana Jarosława Borszewicza. Do pana Borszewicza wrócę jeszcze później, natomiast książki pozwolę sobie omówić w kolejności chronologicznej, zaczynając od Mroków, bo wiecie, Pomroki to kontynuacja Mroków, bo to są Pomroki. Nieważne. Wydanie Mroków, które trzymam w ręku, zostało opublikowane w 2015 roku, jednak jest to drugie wydanie książki. Jej pierwsze wydanie zostało opublikowane w roku 1983, jednakże ze względu na naturę tamtych czasów, treść książki została poddana surowej redakcji. Sam autor przyznaje, że to właśnie drugie wydanie jest tym właściwym, tym, które miało ukazać się w druku pierwotnie. Już samo określenie gatunku książki nastręcza problemów. Ciężko jest nazwać ją powieścią, chociażby ze względu na jej nietypową formę. Ciężko jest również nazwać ją poezją, gdyż Mroki nie są zbiorem indywidualnych wierszy. Sam autor określa książkę jako poezjowieść lub też powieściozję. I chociaż oba te słowa brzmią dosyć dziwnie, to wydaje mi się, że najlepiej oddają one charakter książki. Elementem powieściowym w Mrokach jest historia postaci o imieniu Duet Zezowaty. Duet Zezowaty. Osią fabularną książki jest znajomość głównego bohatera i jego przyjaciela Wiktora oraz ich wspólne rozważania na temat śmierci. Niezbyt wesoły temat. Elementem poezjowym jest z kolei forma książki. Tekst Mroków nie jest podzielony na rozdziały i podrozdziały, jak to bywa w przypadku typowej powieści. To raczej zbiór krótszych i dłuższych utworów podzielonych na powtarzające się segmenty, z których jedne są bardziej liryczne od drugich, natomiast to właśnie te utwory, te teksty stanowią treść książki. Tym, co urzekło mnie w książce, jest właśnie jej nietypowa forma. Poszczególne segmenty czy też utwory zwykle nie trwają dłużej niż kilka stron, więc czyta się je stosunkowo szybko. Można też pauzować książkę w praktycznie dowolnym momencie i wznowić jej czytanie następnego dnia bez uszczerbku na historii. Po drugie, książka napisana jest bardzo oryginalnym, bardzo plastycznym językiem. Z racji swojej silnie lirycznej natury, nawet w elementach prozatorskich, dużo jest w Mrokach zabawy słowem, znaczeniami, dużo utworów czyta się po prostu jak wiersz. I chociaż ja sam nie jestem wielkim fanem tego gatunku, to potrafię docenić dobrze napisaną poezję. Autor często też, mimo dosyć ponurej natury książki, śmierć humoryzuje lub wręcz ironizuje, używając naprzemiennie różnych, nazwijmy to, rejestrów językowych. Na przykład czasem mówi o zjawiskach skomplikowanych w bardzo prosty sposób, by w kolejnych utworach użyć wysublimowanego języka, opowiadając o rzeczach prostych. Podsumowując, książkę czytało mi się naprawdę przyjemnie i myślę, że największą wartością książki jest właśnie jej oryginalność, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i o warstwę językową. Książka numer 2. Pomroki, jak już zdążyliśmy ustalić, są kontynuacją Mroków. Niestety pan Borszewicz niespodziewanie zmarł zaledwie 2 tygodnie po wysłaniu maszynopisu Pomroków do wydawnictwa. Był poetą i pisarzem, ale również wykładowcą akademickim oraz dziennikarzem. Wydał 2 tomiki wierszy, jedną antologię oraz 2 powieści właśnie, Pomroki oraz Mroki. W zasadzie wszystko to, co powiedziałem przy omawianiu Mroków, mógłbym powtórzyć na temat Pomroków. Obie książki utrzymane są w podobnym tonie stylistycznym. W obydwu
Głównym bohaterem jest duet ze Zowaty, natomiast, co oczywiste, opowiadają różne historie. Sam autor grubą kreską rozgranicza dwie książki, twierdząc, że o ile mroki traktowały o śmierci, tak pomroki są pochwałą życia. I rzeczywiście tak jest. Myślę, że zmiana ta została uwidoczniona w przypadku głównego bohatera. Z racji tego, że pan Borszewicz zmarł tak niespodziewanie, z noty edytorskiej na końcu książki dowiemy się, iż została ona opublikowana w takim kształcie, w jakim zdążył przygotować ją autor. I jest to odczuwalne, poza drobnymi technicznymi w zasadzie nieścisłościami. Miałem również wrażenie, że fabuła Pomroków jest troszkę rozmyta. Trochę ciężko jest uchwycić ten główny wątek fabularny. Natomiast nie wpływa to jakoś dramatycznie na odbiór książki. Książkę wciąż czytała mi się bardzo przyjemnie. Okej, jeśli miałbym polecić wam jedną, to jednak poleciłbym wam Mroki, które są po prostu bardziej dopracowane. Natomiast jeśli spodoba wam się styl pana Borszewicza, to zachęcam również do sięgnięcia po Pomroki. Książka jest również bardzo, bardzo fajna. I to już tyle na dziś. Jest zdecydowanie krócej niż w poprzednim odcinku, mimo że w tym omówiłem dwie książki. Jeśli podobał wam się ten film, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzach. Odzew pod poprzednim odcinkiem był bardzo pozytywnym, za co serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek spodoba wam się również. Możecie polubić ten odcinek, możecie udostępnić go swoim znajomym, żeby oni też w końcu sięgnęli po jakąś książkę. Ja serdecznie dziękuję za waszą uwagę i do następnego.